jak i zapewniały owcom owe psy owczarki. Zaś pokój, który zaproponowały wilki, można porównać do pokoju, jaki daje świat. W głosie owych szczekających owczarek nie trudno rozpoznać głos Ewangelii, głos Bożego Słowa, Bożych przykazań, Bożego prawa. A głos Ewangelii to głos samego Jezusa. To głos, który dzięki Duchowi Świętemu jest blisko nas. Jest słyszalny po to, aby ostrzegać nas przed niebezpieczeństwem i bronić naszego życia. Tak, by nikt z nas nie zginął, lecz aby każdy miał życie wieczne.